Radna Stefania Ratajczak proponuje, by w budynkach Urzędu Miasta w Lesznie zamontować zewnętrzne defibrylatory, a więc urządzenia, które mogą uratować komuś zdrowie i życie. Defibrylator mógłby się przydać w sytuacjach, gdyby konieczne było ratowanie pracowników magistratu, petentów czy nawet mieszkańców, którzy byliby w sąsiedztwie urzędu. Koszt zakupu jednego urządzenia to, jak się orientowała radna Stefania Ratajczak, około 6 tysięcy złotych. Niewielki wydatek dla budżetu, który ma kluczowe znaczenie dla ratowania zdrowia i życia, mówiła na minionej sesji radna klubu Prawa i Sprawiedliwości. Maciej Dziamski, sekretarz miasta, stwierdził, że należy zacząć od przeanalizowania tematu, także pod względem finansowym. Gdyby wyposażyć 6 budynków Urzędu Miasta w zewnętrzne defibrylatory, to jest to wydatek około 40 tysięcy złotych. Należy również przeszkolić pracowników. Bardziej zasadne wydaje się wyposażenie w defibrylator samochodu Straży Miejskiej. Temat jest otwarty. Sekretarz zapowiedział, że zostanie przygotowana opinia na ten temat.